Umiesz namalować farbami akrylowymi krople rosy, krople wody. Nabierz na pędzelek teraz białą farbę. Zaczynamy od tego, żeby zrobić najpierw obwódkę. Od razu zaznaczę, z której strony będzie blik świetlny. Zmieszałam dwie czerwienie razem, dodając ultramarynę i teraz wypełnię tutaj dół troszkę ciemniejszym kolorem. Dodam trochę więcej ultramaryny. Chodzi o to, żeby tutaj było ciemniej. Kropli możesz zrobić oczywiście więcej. Na samym czubeczku również. Pamiętaj o tym, żeby w tym samym miejscu umieszczać bliki świetlne. Kropelki mogą być o różnych rozmiarach.